Cześć, to Krzysiek. W tym wideo chciałem Ci opowiedzieć o jednej strategii, która bardzo pomogła mi rozwinąć się z dziewczynami. Mam nadzieję, że Ty także ją dobrze wykorzystasz. O co chodzi w tej strategii? Ta strategia jest tak prosta jak słońce, które dzisiaj świeci. Chodzi o to, żebyś podrywał dziewczyny, które Cię lubią. Wiele facetów zwraca tylko uwagę na wygląd fizyczny dziewczyny. Stara się poderwać tylko dziewczyny, które są dla nich atrakcyjne fizycznie, a nie zwraca w ogóle uwagi na charakter, na to, czy ma jakieś połączenie emocjonalne z tą dziewczyną, a jest to bardzo istotne. Musisz wiedzieć, że kobiety mają dokładnie tak samo. Jeśli ona czuje, że nie łączy się z tobą emocjonalnie, że nie macie wspólnych tematów, Ty jej nie lubisz, tylko chcesz się z nią, brzydko mówiąc, przespać, to coś takiego na dłuższą metę nigdy się nie uda. Pamiętaj, może to być relacja na jedną noc, może to być relacja na jakiś krótszy okres czasu. Więc poznawaj i podrywaj dziewczyny, które Cię lubią. To naprawdę jest genialnie proste i zajebiście działa. Jeśli widzisz, że dziewczyna się śmieje z Twoich żartów, jest atrakcyjna, to wybierz ją zamiast dziewczyny, która zamula w rozmowie i która Cię po prostu drażni. Jeśli będziesz widział takie fajne emocje w rozmowie, no to jeśli masz do wyboru randkę z dziewczyną, która jest zamulona, nudna, ale jest ładniejsza od tej dziewczyny, z którą chcesz się spotkać i masz z nią lepsze emocje, no to wybierz tą dziewczynę, z którą masz lepszy kontakt. Ja Ci powiem, że z doświadczenia paradoksalnie wtedy podryw jest dużo łatwiejszy, dziewczyny też chętniej rozmawiają, otwierają się na Ciebie. Człowiek, istota ludzka jest na tyle skomplikowana emocjonalnie, że zawsze podświadomie dobrze czuje się z drugą połówką, która jest dużo bardziej otwarta emocjonalnie, która ma podobne tematy, która rozmawia o podobnych rzeczach, przebywa w towarzystwie podobnych osób co Ty, które się interesują podobnymi rzeczami w życiu i tak dalej. Zresztą zauważ, że dużo osób poznaje się w związkach, na przykład na jakichś koncertach rockowych, czy no nie chcę mówić, że na jakimś technoparty, ale dzieje się tak dlatego, że ci ludzie mają wspólne tematy, mają jakby wspólne hobby. Facet, załóżmy, śpiewa w zespole rockowym, dziewczyna gra na gitarze, albo dziewczyna śpiewa, on gra. Dlatego mają wspólną przestrzeń, która ich dodatkowo wzmacnia. Zawsze jeśli coś takiego zastosujesz, nawet w przypadku dziewczyny, którą dopiero co poznałeś, to zobaczysz, że daje to naprawdę zajebiste efekty. Więc staraj się zawsze poznawać kobiety i podrywać kobiety, które Cię lubią. Przykładowo, wziąłeś 10 numerów telefonów do dziewczyn na ulicy, podszedłeś do 10 dziewczyn, wykonałeś 10 telefonów, odebrało 5 dziewczyn. Jeśli widzisz, że z jakąś dziewczyną ten kontakt jest lepszy, lepiej Ci się rozmawia niż z tą, do której dzwoniłeś, załóżmy 5 minut temu, to wybierz tą lepszą interakcję, ponieważ wtedy jest zawsze większa szansa na to, że ta znajomość pójdzie dalej. Natomiast jeśli już początek widzisz często, że jest słaby, no to działa to demotywująco. Oczywiście jesteś w stanie taką interakcję potem pociągnąć w przyszłości, jesteś w stanie się spotkać z tą dziewczyną, znowu ją nakręcić, ale wiadomo, jeśli ten początek nie jest udany, to często praktyka pokazuje, że te relacje też do końca nie są fajne, bo no człowiek chyba intuicyjnie czuje też czasem na początku, czy coś jest dla niego dobre, czy nie. Ja często miałem tego typu sytuacje, że patrzyłem gdzieś na dziewczynę, codziennie ją mijając na ulicy, i mój umysł mi mówił, ta dziewczyna na przykład chyba jest taka bardziej rozrywkowa, lubi luźne związki. Potem podchodziłem do takiej dziewczyny i mówiłem jej na przykład, słuchaj, ja tu 3 miesiące koło Ciebie przechodzę i wreszcie mówię, podchodzę do Ciebie, bo już nie ma opcji, muszę Cię poznać. I ona po takim tekście wtedy zareagowała fajnie. Poznaliśmy się i okazało się, że podczas tego, jak się zacząłem z nią spotykać, okazało się, że faktycznie moja intuicja podpowiedziała mi dobrze. Jest to dziewczyna taka, która lubi otwartość, nie szuka stałego związku, więc weź pod uwagę, że Twój umysł jest na tyle skomplikowaną machiną, że często Ci podpowie na podstawie już nawet często energii, jaka płynie z dziewczyny, co to jest za laska. Nie staraj się nigdy kontynuować tej znajomości na siłę. Jeśli widzisz i podchodzisz do dziewczyny, że dziewczyna jest mało inteligentna, no to po co chcesz ją uczyć, jak być super inteligentną, tak? Rozmawiaj z nią na tym samym poziomie, co ona z tobą. Jeśli podchodzisz do dziewczyny, a ona ci mówi, a chuj cię to interesuje, to powiedz jej, a chuj ciebie to interesuje. Zacznij się śmiać. Zawsze najlepszą obroną jest atak. I w momencie, kiedy widzisz, że dziewczyna cię atakuje w rozmowie, to ty także powinieneś odbić piłeczkę i pokazać jej, że się nie boisz, że czujesz się męsko, że czujesz się bardzo pewnie siebie. Ona w ten sposób po jakimś czasie
jest przynajmniej na to większa szansa, że zacznie cię szanować, bo będzie widziała, że nie zdaje się z gościem, który jest mało pewny siebie, z którym można pomiatać i zacznie okazywać ci szacunek. Jest to bardzo istotne, żeby coś takiego pokazać w rozmowie z dziewczyną, bo jeśli tego nie będziesz pokazywał, no to ona nie będzie miała do ciebie szacunku. Przykładowo, poznajesz dziewczynę, a ona ci mówi, że słuchaj, nie rozmawiam z takimi gośćmi jak ty. No i załóżmy, wystraszyłeś się, odchodzisz, no i już ci powiem, że jest lipa, nie masz szans. Bo pokazałeś jej, że się boisz, że się zarumieniłeś. Zamiast tego trzeba było skonfrontować się z nią. A gwarantuję ci, że kobiety są dużo bardziej słabsze psychicznie od facetów. Mogę ci powiedzieć, no to może zaczniesz się dzisiaj zadawać i się uśmiechnąć, popatrzeć jej w oczy, albo ale po co mi to mówisz? Ja w ogóle nie podchodzę do ciebie w tej sprawie. Widzisz, nie możesz się bać konfrontacji w rozmowie z dziewczyną. To jest jeden z podstawowych błędów, jakie robią faceci. Tak samo, jeśli dziewczyna ci mówi, jestem dzisiaj zajęta, to postaraj się to zawsze jakoś przeskoczyć. Oczywiście nie w nachalny sposób, żeby ona się zablokowała. Więc nigdy nie pokazuj, że jesteś cipką w rozmowie, że się jej boisz. To ujmuje ci naprawdę męskości i dziewczyna widzi, że nieźle tu wieje. Że nie będziesz facetem, który jest jej w stanie dać poczucie bezpieczeństwa. Jest jeszcze jedna zaleta tego, żebyś, jeśli będziesz konfrontował się w rozmowie z dziewczyną, jeśli będziesz uczył się takiej dyskusji, która pokaże jej, żeby okazywała ci szacunek. Ty się w ten sposób rozwiniesz, bo jeśli się cały czas cofasz, boisz się odszczekać dziewczynie na coś, co ona powiedziała, to po prostu stoisz cały czas w miejscu, tak? Nie masz nowych bodźców do rozwoju, więc taka postawa, tak jak mówię, postawi cię w dyskomfortowej sytuacji i ty szybko zaczniesz się uczyć, co musisz mówić, w jaki sposób i naprawdę polecam ci coś takiego od razu dzisiaj zastosować. Być może ty nie masz efektów w kontaktach z kobietami, bo podchodzisz do dziewczyny, no i ona ci coś tam mówi, że ma chłopaka albo że nie ma czasu. Ty nie wiesz, co powiedzieć, ci odchodzisz. Jest to wtedy podstawowy błąd. Właśnie wtedy, kiedy ona ci mówi coś takiego, no to powinieneś postarać się obejść tą jej obiekcję. Powinieneś postarać się choćby nawet ten numer wziąć czasami. Czasami jest lepsze jest wzięcie numeru niż nic. Oczywiście to jest druga strona medalu, żebyś nie brał tego numeru telefonu w nachalny sposób, bo wtedy dziewczyna może się na ciebie zablokować. Ja ci powiem w ten sposób. Ja mam tak, że jeśli rozmawiam z dziewczyną i ona nie chce mi dać numeru telefonu, tylko chce numer ode mnie, to robię bardzo prostą rzecz. Mówię, dobra, masz ten numer, zapisz sobie ten numer. Jak ona sobie zapisze już ten numer, często to jest po to tylko, żeby cię przetestować. Jaki ty masz też charakter, jakie nastawienie wśród kobiet, czy jesteś zdesperowany, czy nie, to jej mówię, wiesz co, ale to zjebałaś, masz sobie ten numer, zapisz sobie i tak się z tobą nie spotkam. Widzisz, zagrywam z nią typowo emocjonalnie, ona się czuje wtedy źle, że coś zjebała, odchodzę i często po czymś takim dziewczyny mi piszą, nie jesteś zły. Wiele razy mi się zdarzało, że dziewczyna zaraz po tym podrywie na ulicy, czy po tej krótkiej rozmowie, po zapoznaniu się pisze mi SMS-a. Wiesz, coś takiego może zastosować po to, żeby od razu emocjonalnie ona poczuła się winna i zaczęła do ciebie pisać. Tak więc ucz się ripostowania dziewczyn, naucz się w jaki sposób odbijać tą piłeczkę i to naprawdę posunie cię o wiele dalej. Wiele mężczyzn też popełnia tego typu błąd nawet przed pocałunkiem, czy jeśli chcą pocałować dziewczynę. Nachyla się nad dziewczyną, a dziewczyna się pyta, co robisz? A ty, nie, wiesz, tak tylko patrzyłem, czy czegoś nie masz na bluzce, nie? Bez sensu. Powiedz jej wtedy, chcę cię pocałować. Ta czysta męska energia, ta czysta bezpośredniość powoduje, że ona się nakręca i niesamowicie właśnie jara to kobiety. Taka czysta, konkretna, męska postawa. I tego się musisz nauczyć. Tego się musisz nauczyć, żeby być bezpośrednim i szczerym w relacjach z kobietami, bo to jest wszystko powiązane. Nastaw się w tym procesie na zabawę. Podrywaj kobiety, które cię lubią. Nie bój się wchodzić w dyskomfortowe sytuacje, które angażują cię w rozwój z kobietami. I zobaczysz, że pewne rzeczy zaczną się dziać. Naprawdę. Gdybym ja już wiele lat temu, ucząc się podrywu kobiet, miał takie nastawienie, że boję się rozmawiać z dziewczyną, która się na mnie pogniewała, jak do niej podchodzę, to daleko bym nie zaszedł. Nieraz miałem takie sytuacje, że podchodziłem do dziewczyny, ona mówiła, człowieku, daj mi spokój, mam zły dzień, nie chcę rozmawiać. Ale rozmawiałem z nią 15 minut i pod wpływem tej rozmowy zacząłem ją rozśmieszać.
Ona po 15 minutach doszła do wniosku, mówi, kurwa, jesteś zajebisty. Sorry, że tak powiedziałem na początku, ale myślałam, że nie wiem, podchodzisz jakoś tak dziwnie, nie miałam ochoty rozmawiać, a dzięki tobie tak mi się poprawił humor, że naprawdę miałem dzisiaj wspaniały dzień. Nieraz takie teksty słyszałem od dziewczyn, więc widzisz, jeśli ty masz takie podejście, że podchodzisz i od razu się poddajesz, to nigdy dziewczyny nie będą tobą też zainteresowane tak, jakbyś tego chciał. Będziesz dla nich cipeczką, gościem, który szybko zrezygnował i nie ma tego męskiego pierwiastka, nie ma tej w sobie bezpośredniości, nie ma tego męskiego charakteru. Musisz mieć jaja przy kobietach. Ze stali. Żartuję, ale wiesz, o co mi chodzi. Dziewczyna będzie ci okazywać szacunek, jeśli w ten sposób będziesz z nią rozmawiał, więc nastaw się na to. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę, żebyś robił w kontaktach z kobietami. Chcę, żebyś totalnie wyluzował. Jeśli ja łapię kontakt wzrokowy z dziewczyną na ulicy albo w klubie, to ja nie robię tego na zasadzie... Nie jestem nerwowy. Robię to w wyluzowany sposób, więc wyluzuj w rozmowie z dziewczyną. Nie bądź nerwowy, nie bój się powiedzieć czegoś, co masz za uszami, co masz tak naprawdę w głowie, bo to cię otworzy i sprawi, że będziesz dużo bardziej wyluzowany. Oczywiście będziesz na początku popełniał dużo błędów, trzymając się tych podstaw, fundamentów, czyli szczerości, bezpośredniości, będziesz popełniał te błędy. Ale zobaczysz, że jeśli zaczniesz wykonywać te podejścia, zaczniesz rozmawiać z koleżankami w taki sposób, to efekty zaczną się pojawiać. Nie wiem, czy po miesiącu. Słuchaj, ja ci nie zagwarantuję, że to będzie tak, że za 2 miesiące będziesz miał już dziewczynę, będziesz miał fajne koleżanki, z którymi będziesz mógł się spotykać na jakieś tam luźne relacje, ale na pewno zrobisz jakiś progres. Natomiast jeśli ty siedzisz w ciepłych kapciach przed telewizorem i oglądasz sobie jakieś seriale Rolnik poznał żonę, czy Rolnik szuka żony, to nic się nie wydarzy. Musisz się skupić na działaniu. A przynajmniej starać się działać i podchodzić do dziewczyn. Mam kolegę, z którym wyskoczyłem na miasto. On nie wiedział, że ja sobie jestem w stanie poznawać dziewczyny na ulicy. Kiedy wykonałem parę podejść, to on mówi do mnie: stary, co ty robisz w ogóle? Podchodzisz tak do laski na ulicy? Ja mu mówię, no podchodzę, ale co w tym dziwnego? On mówi, no ale przecież nie boisz się, że ona cię uderzy albo że, nie wiem, zadzwoni po kolegów? Ja mówię, no nie, ale w sumie co ja robię złego? Mówię do niego. No sobie podchodzę, uśmiechnięty, pozytywny, mówi, nie będzie chciała gadać. No to nie będzie chciała, no przecież nic się nie stało, nie? Skoro nie chce rozmawiać, no to przecież może z nią jest coś nie tak, a nie ze mną. I on tak zaczął nad tym myśleć i mówi, wiesz co, masz rację, nie? To ja też spróbuję. I zobacz, poprzez nawet taką prostą rzecz, zaszczepiłem mu takie proste przekonanie, zmieniłem jego sposób myślenia, on zaczął podchodzić do dziewczyn. I nie pomagałem mu w tym. On w to uwierzył, bo zobaczył, że ja to robię. Więc widzisz, dużo zależy od twojego sposobu myślenia. Jeśli ty myślisz, że jesteś niegodny pięknych kobiet, to będziesz niegodny. Jeśli myślisz, że każda laska po podejściu cię oleje i masz takie nastawienie, podchodząc do dziewczyny w głowie, zgadnij, co się stanie. Każda laska cię oleje. I ja, podchodząc do dziewczyny, chcę i pragnę pociągnąć tą interakcję z nią na maksa. Ale wiem, że nie wszystko zależy ode mnie. Wiem, że ona może być w złym humorze. Wiem, że, nie wiem, pies jej mógł umrzeć. Miałem sytuację, że podszedłem do laski i była po pogrzebie dziadka. Wiem, że to może być nieidealna sytuacja z tego względu, że jest zbyt dużo czynników. Natomiast zawsze staram się dać od siebie maksa. Staram się być pozytywnie nastawiony, wyluzowany, uśmiechnięty. Wiadomo, nie zawsze jest łatwo. Czasem możesz mieć gorączkę i podchodzić do dziewczyn z gorączką 39 stopni. Coś takiego robiłem, no i dziewczyny dawały numery. Mówiłem, słuchaj, jestem chory, ale fajna dupa z ciebie. Śmiały się. Okej, trochę wulgarnie, niektórzy zaraz powiedzą, tak? Ale widzisz, kobiety nie lubią grzecznych chłopców. Oczywiście, jeśli z kobietą jesteś dłużej, to ona chce też ciepła, uczucia, wrażliwości, ale kobiety zawsze latają za bad boyami. Pewnie masz kolegę, który jest chamski dla dziewczyn, jest nastawiony tylko na jedno, na jakiś tam seks, a laski same do niego piszą. Po prostu. Jego postawa sprawia, że kobieta dużo bardziej angażuje się w znajomość, jest dużo bardziej nakręcona, żeby z nim przebywać, ponieważ taki facet daje jej zupełnie inne emocje. Więc ważne, żebyś to zrozumiał. Jeśli moje filmy ci się podobają, kliknij link pod wideo, zapisz się. Do zobaczenia w kolejnym wideo.